Siema, Darek Piątkowski z tej strony. Dzisiaj zajmiemy się znowu headrushem. Tym razem rozpracuję looper. Headrush posiada bardzo zaawansowany looper. Można swoje loopy w nim zapisywać. Można wgrywać przez komputer i odtwarzać dowolne pliki WAV lub MP3. Pętla loopa ma maksymalną długość 5 minut. Można pomieścić do 20 minut dźwięku w różnych warstwach. Także naprawdę sporo. Omówię teraz Wam, jak wejść w typ loopera, jak go użytkować. To tak, żeby w niego wejść, przytrzymujemy drugi klawisz dłużej. Pojawia się nam piękne menu. I teraz klawiszem drugim nagrywamy loopa. Klawiszem pierwszym zatrzymujemy. Oprócz tego możemy sobie tutaj regulować prędkość odtwarzania. Klikamy sobie na speed i następnie main możemy sobie zmienić. Oczywiście ten loop musi być. Możemy kontrolować procent w miksie tego loopa, feedback i pozycję, czy ma być przed, czy po. Nagram teraz coś, pokażę Wam w praktyce. Teraz nam się to odtwarza. Aby dograć następny loop, wciskamy znowu klawisz dwójkę. Oczywiście możemy zmienić brzmienie. To wciskamy klawisz exit. Idziemy do brzmienia, które nas interesuje. To będzie solo, na przykład. Chodzimy znowu w looper. Chodzimy dłużej. Dogramy sobie to. Zatrzymamy teraz. I teraz zobaczcie, załóżmy, że mamy tego loopa. Możemy go sobie puścić. Zatrzymać, ale chcemy go na przykład zapisać, żeby go później puścić na koncercie czy w innych okolicznościach. To klikamy te trzy kropeczki i dajemy Save Loop. Wpisujemy nazwę Save Loop i w tym momencie się on nam zapisuje na urządzeniu. I żeby teraz go załadować, klikamy znowu trzy kropeczki, Load Loop. I tutaj mamy zapisany, klikamy load i możemy go puścić. Zobaczcie. Możemy oczywiście puścić swojego loopa z inną prędkością, albo puścić go od tyłu. Zobaczcie, jak to zrobić. Włączamy go. Klikamy tutaj speed i zmieniamy. I tu spowolniamy. Go teraz od tyłu. To
To tyle z lupera. Jak widzicie, ma wiele możliwości. Dla mnie najfajniejsza funkcja to jest ta, że można sobie zapisać te wszystkie lupy. Naprawdę nie wszystkie urządzenia to mają. Kemper tego nie ma, Pod Go tego nie ma, także naprawdę jest to raretas. Prośba do Was to może kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek, komentujcie, lajkujcie. Dzięki, że byliście do końca i trzymajcie się. Do zobaczenia w środę o 19:00. Nara, cześć!